Siema, z tej strony Kuba 731, a to jest kolejny odcinek z LEGO Harry Potter lata 1 do 4. Jak pamiętacie, pod ostatnim odcinkiem zakończyliśmy historię więźnia z Azkabanu. To teraz zaczynamy czwartą i już ostatnią część ostatnią z części u Harry'ego Pottera, czyli Czara Ognia. To będzie taka ostatnia część w tej grze. A dalsze części przygód Harry'ego Pottera będą w drugiej części tej gry. Gry na razie. No i nie będę głębiał się w tym temacie i powoli będziemy kończyć Harry'ego Pottera. Tylko ta pierwsza część. Jak widzicie, jesteśmy akurat. Jesteśmy akurat w miejscu, gdzie. No, na ulicy Przekątnej. A my tutaj jesteśmy ze względu na zakupy. Bo powinniśmy sobie. No, trochę powinienem sobie dokupić. O, proszę bardzo. Strój Harry'ego z Quidditcha. Ja mam tutaj swojego awatara. Jedziemy. Ostatnia część przygód Harry'ego Pottera w tej grze to Czara Ognia. Wiem, że są pozostałe części, ale chodzi mi o to, że ostateczną część, czyli czwarta, która jest w tej grze ostateczną częścią, Oliver Wood, w której zakończymy przygody tej części. Ale na razie to jeszcze nie jest koniec gry. Koniec gry będzie dopiero, jak zakończymy tą czwartą część. Na razie wykupimy sobie postacie. Dużo tych postaci wykupiłem. Okej. No to na razie wyjdźmy. Tyle postaci wykupiłem. I sprawdźmy tutaj ten sklep. No niestety nie mam dość kajsu, żeby coś tutaj kupić. Okej, wchodzimy na górę. Są jakieś paczki do kupienia? Niestety przystałem. No i spadamy na dół. Dobra, tutaj ewidentnie nic nie ma. Dobra, tutaj. O, jakieś nowe zaklęcie. Poza piętce. A wykupmy wszystko. Lokomotor Mortis. Okej. A wracając do tematu, czy mówisz, że to ostatnia część? No ze względu na to, że to jest ostatnia, nie ostatnia część z serii Harry'ego Pottera, a ostatnia część w tej grze, czyli Czara Ognia. Bo w grze czwarta część to taka ostateczne zakończenie. Czwarta część to jest ostatni rozdział z przygód Harry'ego. Ale spokojnie, na tym to się nie skończy. I jak zakończymy Harry'ego Pottera, to i tak powrócimy do niego, bo jest jeszcze druga część tych przygód w świecie LEGO. Chyba bardziej taka mroczna, ale nie będę rozmawiał na ten temat. Tutaj to chyba wszystko zrobiliśmy, więc przejdźmy. Czara Ognia to jest część, w której będziemy
będziemy, jakby to powiedzieć, jest bardzo charakterystyczna, ponieważ powraca ten, którego imienia... A nie będę wam zdradzał. Bardzo ciekawe, bo to taki, powiedzmy, taki... Taki tur. Czwarta część po prostu opowiada takim... chociaż ognia i zarazem takim wielkim turnieju trójmagicznym. Co... gdzie po prostu trzech kandydatów ze trzech szkół walczy o puchar w zawodach. Taka olimpiada. No ale bez przedłużania zaczynajmy. Czwarta część i zarazem ostatnia w tej grze. Jedziemy. Tak się właśnie zaczynała czwarta część z przygód Harry'ego. Co tutaj odwala? To tam z drugiej części. O. No proszę. Co się dzieje? Co się zaczyna? Nie zniknij. No proszę. I teraz wcielamy się tutaj w Hermione i Ginny. Zauważcie, że... właśnie, zobaczcie, jest impreza, jest tutaj taki, powiedzmy, coś w rodzaju takiej piłki nożnej, takie Euro 2000 którymś tam. I mamy coś takiego, że tutaj fajny festiwal i w ogóle, a tutaj proszę bardzo, zaatakowali nas śmieciożercy, czyli słudzy, a raczej ludzie, gdzie Lorda Voldemorta to zaatakowali. Teraz musimy znaleźć rodzinę Ginny i Harry'ego. Braci ojca Ginny oraz Harry'ego. Więc co, jedziemy. Na początku tej gry. No to zobacz. Tutaj zgaśmy ogień.
akurat Kary miał właśnie zły cel związany z Voldemortem, a zauważcie, no i śmierciorzucy robią z tego tutaj rzeźnie. Wszystko się pali, jara, wszystko jest destrukcyjne. Normalnie oni wysadzają wszystko! Kto za to zapłaci? Okej. Tutaj zabiję sam flagę. Okej, niszczymy, czy się tylko da. Mamy niszczyć, żeby zbierać pieniążki. A nie, że niszczymy wszystko i nie dostajemy pieniążków. No jak ci zaraz podłuczę. No i tak się zaczyna właśnie ta czwarta część. Teraz trzeba odszukać naszych kochanych chłopców. Zobaczmy, czy z nimi jest wszystko ok. No, czwarta część. Tutaj świecimy, dobrze. Tutaj świecimy. To spuściłe drewno już się na nic nie nada. Dobrze. Zbieramy na tyle. Okej, tutaj. Zajmiemy się. No i teraz zajmujemy się ostatnią częścią tej gry o Harrym Potterze. Okej, świecimy flagą. Zabierzemy flagę. Co tutaj mamy? O! O proszę, Ron! On się tutaj bawi. Nikt mu nie pomoże? Serio? Gdy się przerażają i nic z tym nie zrobicie, że on go wali młotkiem? Okej. O! No jest. Mam Rona. A może pogramy tym razem z nimi, co? Dawno już się nie nagraliśmy. Łoho! No i tablicę jeszcze zniszczył. Okej, jeszcze tu. Kurde. Wiem wam więcej takich ciekawych rzeczy bym powiedział, ale no co mogę powiedzieć? No to jest akurat ostatnia część przygód Karego w tej grze. Dalsze części będą w drugiej grze o tym samym tytule, tyle że zmienioną nazwą. Zamiast 1-4 do 4 to będzie 5 do 7. Kto stoi tym młotkiem? Śmierciożerce, pozbyliśmy się, a ktoś uderza tym młotkiem. Okej, to może chodźmy na górę. Zobaczmy, co jest na samej górze. Chwila. Zobaczmy flagę. Flaga!
Nie wiem, to jest flaga Włoch? Sorry, dawno... Już chyba trochę nie pamiętam, jaką flagę mają Włochy, ale pamiętam, że mieli flagę biało-zielono-czerwoną, tyle że nie pamiętam dokładnie... A nie wiem, że to są jakieś takie, powiedzmy, jakieś festiwale, jakieś takie zawody kierowicza światowego, ale nie mogę sobie przypomnieć, czy jest, jak wyglądała flaga Włoch, czy tak, czy trochę inaczej. No, kolory takie same, ale nie wiem, czy... Nie wiem, jak ona wyglądała. Wiem o kolorach, ale... Nie pamiętam, jak były umieszczone te kolory. Musiałbym zobaczyć. Dobra. Co jeszcze oni tam zniszczą? Okej, o, beczka. Zjeżdżaj. No. O! Jak pamiętacie, mówią, że tacy, powiedzmy, tacy jak księciożercy mogą używać takiego czaru, a my to nie. O kur... To nas zabiło. Dobra. Wąs stąd. Okej, tutaj jest... Ojciec drzwi... Inny Irona. Cisny. O proszę, tutaj jest jeden z braci Irona. A tak, zrobiliśmy sobie takie fajne okrążenie, super. Zbieramy monety, zbieramy monety. O, zawieszamy flagę. I kolejną. Dobra. A wróćcie, tu jest George. Po czym ja to rozpoznałem? A po wzorze jego koszuli. Znaczy swetra. Wie. No i mamy George'a. Z nim pokierujemy. Dobra. Ale to imię też mi się kojarzy z taką, powiedzmy, małpką, która leciała w telewizji. Też nazywa się George, ale to taka, powiedzmy, bardziej bajka, ale oglądałem to dawno. I serio dawno temu. Więc... A w ogóle nie będziemy tutaj rozpamiętywać. Więc przechodźmy. O, puste. Ciekawe, co będzie jakieś rzutą postaci, czy zbrojna ciężko gwartu. Dużo gwartu. Ja bym chciał po prostu jakąś część. Ja bym chciał rzutą postaci. Okej. Jakiś eliksir. Pozbądźmy się tego. Nie da. Chwila. Jeszcze tutaj. O, zbierajmy noty, zbierajmy. Okej, ojciec...
Ginny jakoś sobie poradzi. Oho, walniemy go patelnią. No i proszę bardzo. Uratowaliśmy cię. Artur Wesley. Okej. Wytworzymy... Coś tak widzę, że wytworzymy sobie eliksir niewidzialności. Więc jedziemy z tym eliksirem niewidzialności. Okej, to odkrwiony będzie nam potrzebny. Daj nam tę drzewko. Znikaj. Dobra, panie Wesley. Niech pan strzela. Dobra, wypijamy eliksir. Staniemy się niewidzialni. No i proszę. A i teraz możemy zniszczyć tą książkę. Super. Okej, przesuwamy ten samochód. Drzewko. Zniszczymy. Dobrze. Coś tu jeszcze? To chyba wszystko, co tutaj było. Na razie mamy spokój z śmieciożercami. O, tutaj się skrył. Ale uciekł. To tak ładnie. O, tu wylejemy. O, i mamy herb. Nie jest za wielkie. O, Gryffindor! O, tutaj mamy, dajmy do... Twoje worek! Mamy takie drugie przejście. Dobra, tutaj jest... Chyba George, jak się dobrze orientuje. Nie, Freddy, jak się dobrze orientuje. Okej, wypuszczamy go. No i proszę. Uwolniony. O, to ten koleś z na początku. No, ej. Mamy się nie ruszać? Dobrze, ale... Mamy tu zostać, no dobrze. Przynajmniej się odwiedzamy i pójdziemy odnaleźć Harry'ego. Znaczy odszukać. Ale odnaleźć też. Wow. No to śmierciożercy sobie popalowali. Co oni tutaj zrobili? A ja rozumiem, imprezę, ale to już przesada. No. Dobra. No i spotkali całą okolicę. No ale na razie musimy odszukać Harry'ego, więc... O, kaczony! Kurczę! Ała! Okej, spróbujmy Ronem. Super. Zdaję się, że
tam środka. Chwila. Uwalniam się. Idź. Dobrze. Tutaj niszczymy te... O, proszę, chini mamy. Wie, jakby powiedzieć, w t-shircie. Dobra. O, tutaj niszczymy. O, proszę, tak możemy gasić i... Zwaliliśmy ich. Dobrze. Tutaj nic nie ma. Gaz z wodą. Oblewamy to wszystko. Tu coś jest. O! Co jest? Czemu ja zginąłem? No ja nie wierzę. O, precz. Niestety, panie kreciku, pan musi zostać na dole. Bo tu akurat dobrze nie jest. A ten to chyba już jest wypity i nie ogarnia, co się tutaj dzieje. Proszę bardzo, uwalniamy się. A, musimy ratować pobliskich czarodziejów, których znajdziemy. Uśmiechnięta, odcięta twarz. Super. Tutaj całe braki. Niszczymy. To trawiany potrzebne. Super. Okej, bierzemy koło. I przyczepiamy. I co? O, i sam sobie pojechał. W dal. Co to? O. Skrzynia wypluła toporek. No normalny toporek, normalny, no. Rąbiemy. Dobra. Wąż. Wraca do środka. Dobrze. O, tu kościoł. Tańczy. Dobrze. Tu ratujemy kolejnego. Tutaj kotliki. Tutaj kolejna plaga. Tutaj rośliny. Runo. Proszę bardzo, zniknęły. Tutaj drogi do środka. Dobra. O! No i zginąłem. Ponosi.
Hermiony, dobrze. Hermiona, dawaj tutaj kota. Niech wykopie. Nic tu nie ma. Dobra. Chyba też sobą pod żaby. No i co to wszystko? Łoho! Obieturze za krótka, więc nie. Dobrze, to chyba wszystko. Tak. Otworzymy eliksir. Dobrze. Eliksir muskularny. Dajemy tutaj. Bardzo. O, proszę bardzo. I ostatni przesmak. Proszę bardzo. Co jest za tym? O, proszę! Tu jest, tam jest Harry. On już jest tutaj. No patrzcie, kolejny się upił. Nic nie pamięta. Tafelpak! Ekstra. Tutaj niszczymy. No. Niebieska. I cóż, no i idziemy. Okej, czyli ty pierwszy, eliksir pierwsza. No i zaciągniemy. Zacznijmy. I idziemy. A ten co? Czaska i wąż. Brzmią niebezpieczeństwo. Wow. Super, walka ze śmiesznymi żartami. Dobra, teraz ty Hermiona. No, czemu kot? Czemu to jest teraz twoja kolej? Strzelaj. Strzelamy i podnośmy się ich. Co, wszyscy? Nie, kolejny. Dobra, zmagania się z śmieciożercami. Tutaj zostały tylko węże. Łatwo z nich pójdzie. A on nie, zobaczmy, czy nie spokoju. O, proszę! Kolejna kocetęka. Uciekają. Co ich atakują? Czaszka i wąż. No i koniec tego poziomu! Mieliśmy bardzo fajne wprowadzenie do czwartej części. Ale jak możecie zauważyć, spotkaliśmy tam śmiercio... Właśnie spotkaliśmy tam śmierciożerców, sługusów Voldemorta, a zarazem zobaczcie, czaszka i wąż. Ja mogę wam wyjaśnić, że czaszka i wąż
to są po prostu, to jest symbol, który nawiązuje do Voldemorta. To jest znak Templariuszy. No wiadomo. Może to wiadomo, a czaszka to jest znak omen śmierci. I tak się kończy ten poziom. Kontynuujemy historię. O, zamek. Oho. O, tu czara ognia. Pewnie się zastanawiacie, co się dzieje z tą czarą ognia. No chodzi o to, że głosowanie na ucznia, który po prostu wybranie ucznia, który ma reprezentować szkołę. Możecie, Fred i George nie mogli wrzucić swoich imion, ponieważ tam jest taka niebieska, magiczna niebieska linia, która po prostu pozwala tylko osobie w wieku właśnie profesora Dumbledora, dyrektora tej szkoły, na przekroczenie jej. Więc Fred i George będą ewidentnie musieli wynaleźć jakiś sposób, żeby tam przejść. I ewidentnie to jest chyba nawiązanie do tego eliksiru, który jest pod był akurat potrzebny w bibliotece. Na razie tutaj jesteśmy. No cóż, mieliśmy właśnie spotkanie z śmierciożercami i tym podobne. No, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Nie będziecie czekać na więcej, więc subskrybujcie, lajkujcie. I zobaczymy się w następnym odcinku, jak będę bardziej wygadany. To nara, ja spadam! Pum!